Kasę jakąś masz? No ja mam te 300 wypy sobie i ty wiesz, zobaczymy z tym rowerem. Dobra, ja dzisiaj jestem ładna, to może coś ugramy. Tu mamy takie rowery holenderskie, miejskie. A jeśli chodzi o wypożyczenie rowerka? Mamy takie wypożyczenie. Wypożyczalni nie mamy, możemy coś używanego zaproponować. Nie, tu nie ten różowy. Proszę, ja powiedziałem jedno, że on nie może być różowy. Pana, czy pan mnie na nim widzi? Proszę się przyjrzeć. Czy pan mnie na tym widzi? No tak średnio. Idealnie. Tak, perfekt. Jeszcze przyszła mi do głowy jedna opcja. Tu jest taki rower, studenci zostawili u nas kiedyś. A jakbyśmy go kupili za 250 i potem byśmy go panu oddali, to pan sobie go znowu sprzeda drożej. Nie zniszczymy, niech pan zobaczy, on dba o siebie. Jest okej. Okay. No i super. Na pewno nazwałbym się osobą niegłupią, osobą szanującą pieniądz, która wie, na ile sobie może pozwolić, na ile nie, ale nie wiem, czy dokładnie bym się nazwał osobą przedsiębiorczą. Chyba jeszcze nie. I tak Aleks zakupił rower za 250 zł z możliwością sprzedania go za 200. Cześć, ty jesteś do pomocy, tak? Tak. Cześć, Maciek. Mateusz. No. Najpierw panowie co? Skąd jesteś? Z Krakowa. Ja to cię ogólnie kojarzę z programu, nie wiem czy... Ogólnie to wiem, widziałem tam, że miałeś tam inną robotę, więc tak, dziwię się, że tu w ogóle teraz nagle bawi się przeprowadzki, co się w ogóle stało? Ogólnie no, po pierwszym sezonie troszkę mnie tak poniosło, poczułem się, wiesz, celebryta. Miałem prawie wszystko, praca, pieniądze, dziewczyny, wszystko było, no to się uniosłem, poszedłem tany, tak to można nazwać. Człowiek musi mieć dobrą samoocenę, nie powiem. Ale nie może być też narcyzem. O. Sorry, ale na szczęście się chyba nic nie stało. Nie. Uwaga, wykręcaj. Uwaga. Bum. Ej, co ci? Trzymasz to? No, chwila. Opuść, delikatnie, no. Dobra. Opuść się. Panowie, nie możecie sobie dać rady, to wołacie kogoś od nas, tak? No dobra. Pomijam fakt, żeście ją tutaj opuścili, bo tak się nie robi. Ja wiem. Rozumiem. No ale ja, ale co mi z tego, że ty sobie dajesz radę? Krzepa jest w tym momencie, ja muszę oddać pieniądze. Ja na niego krzyczałem, czy daje radę, bo wyglądało, jakby wyślizgiwał ją. Więc teraz jest taka opcja, że to, co pani mi odbije, to ja wam muszę potrącić z wypłaty. I jeżeli sobie nie dajecie rady, no to się pożegnajmy, okej? Okay? Dobra, chłopaki, my będziemy dawać rabat pani klientce, także od was 4 dyszki z wypłaty po prostu za tą zniszczoną szafkę, żebyście wiedzieli na przyszłość. No. Jesteśmy w pracy. No ale rozmawiać można. Jeszcze, jak jeszcze coś się roz... to ja ciebie roz... już tak ci powiem. Tak? To grubo.